czwartek, 21 września, Anna Tabaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. W przyszłym miesiącu otworzy się miejsce dla potrzebujących i samotnych w Katowicach. Dziś ogłoszono jego nazwę. Centrum dla osób samotnych, czyli Ministerstwo Samotności, to pomysł pochodzący z Anglii i Japonii. W Polsce to pierwsze tego typu miejsce. Karolina Komada. Ostatnie przygotowania i sprzątanie. Fundacja Wolne Miejsce już w przyszłym miesiącu rusza z Ministerstwem Samotności. Miejscem, na które czeka wiele osób. No jestem zadowolona, że można... Ja tu przyjechałam 600 z Chorzowa 32, no to mam blisko. Posiedzieć, porozmawiać z seniorami, z Mikołajem. Także. Jeżeli to się dobrze rozpropaguje, a szczególnie tak zwaną pocztą pantoflową, to ma rację bytu. Poza tym to jest centralny punkt Katowic. Są przystanki autobusowe niedaleko od tramwaju. Trochę kłopotu z tymi zmotoryzowanymi, bo parkingi są, a jakby ich nie było. Ale sądzę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i że to uda się. Inicjatywa, która przyszła z Anglii, Japonii i Korei Południowej. Tam są to rozwiązania rządowe. Natomiast w Katowicach powstaje społeczne Ministerstwo Samotności. Miejsce, które będzie dla wielu samotnych osób jedynym miejscem ratunku, gdzie ktoś ich wysłucha, ktoś ich przytuli. Zawsze to będzie psycholog, zawsze będzie terapeuta, który będzie właśnie był osobą do kontaktu, do tego pierwszego momentu, kiedy ktoś ma najtrudniejszy moment w swoim życiu. I nie tylko to, dlatego że będziemy starać się też nakarmić. Będzie pyszne bistro socjalne z cenami, no nie rynkowymi, bo znowuż tak jak w sklepach socjalnych za pół ceny będzie można zjeść codziennie świeży pyszny obiad. Będzie kawiarenka, będzie sala ćwiczeń. Katowice szacują, że osób w samym wieku senioralnym mieszka tu do 80 tysięcy i to dla nich powstają tego typu inicjatywy. Samotność nie musi polegać na zamknięciu się wyłącznie w czterech ścianach domu i właściwie dojście do wniosku, że się życie skończyło, tylko że mimo wszystko życie toczy się dalej, że są inni seniorzy, są inne osoby samotne i właściwie wszyscy potrzebują jakiejś tam bliskości. Stąd też dzisiaj rozszerzamy tą ofertę, którą miasto posiada. Katowice mają również kluby seniora czy program skierowany do osób starszych Srebrne Katowice. Ministerstwo Samotności otworzy się w pierwszej połowie października. W swojej ofercie będzie miało m.in. gimnastykę dla seniorów, sale warsztatowe i terapeutyczne, no i przede wszystkim jedzenie o połowę taniej niż w innych tego typu miejscach. Gotowanie będzie bazować na produktach sezonowych, a także tych, które trafiają do sklepów socjalnych sieci Spichlerz. Wszystko zgodnie z zasadą niemarnowania żywności. Pierwsze autobusy wodorowe dotarły już do Rybnika. Na razie 5. W sumie realizowana jest dostawa 20 sztuk. Już w październiku pasażerowie wsiądą do zeroemisyjnych pojazdów. Podobny plan miała metropolia, ale okazało się, że paliwo jest za drogie, więc na razie trzeba zostać przy prądzie. Łukasz Kądziołka. Tak wyglądają nowe autobusy napędzane wodorem, które właśnie przyjechały do Rybnika. Na razie trwają jeszcze przygotowania, ale już niebawem pojazdy polskiej marki Nesobus będą woziły pasażerów. Wszystkie kasowniki na kartę płatniczą, pełna kabina kierowcy, klimatyzacja, monitoring, defibrylator AED i ciekawostką w tych 20 będzie to, że w zasadzie jest, że zamiast lusterek są kamery, i dodatkowo kamera 360 stopni, która znacznie ułatwia manewrowanie tym pojazdem. Są nie tylko ciche, ale przede wszystkim zeroemisyjne. Jedyne co wytwarzają to parę wodną, która po skropleniu nadawałaby się do picia. Ich ładowanie odbywa się szybciej niż w przypadku elektryków. Poza tym na ich korzyść przemawia zasięg. Zasięg jest nominalny 450 km. Rzeczywisty będzie około 300, a tu autobusy przejeżdżają dziennie między 200 a 250, więc nie trzeba doładowywać go między kursami. To pierwsze 5 autobusów, które wyjadą na ulicę 2 października. Łącznie Rybnik zamówił ich 20. Wszystkie pojazdy mają zostać dostarczone w ciągu 6 miesięcy. Inwestycja w wodorową flotę dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 45 milionów złotych nie należy do tanich. Jeden taki pojazd kosztuje około 3 milionów złotych. Przekonała się o tym metropolia. Większym problemem niż zakup autobusu okazał się zakup wodoru. Jesteśmy zmuszeni zrezygnować z zakupu autobusów wodorowych. Za tą rezygnacją stoi przede wszystkim fakt bardzo wysokich cen paliw. Musieliśmy unieważnić przetarg na zakup paliwa wodorowego, bo
cena, którą otrzymaliśmy, przewyższała ten budżet, który sobie w tym postępowaniu zaplanowaliśmy. Jedyną ofertę przekraczającą możliwości metropolii o ponad 20 milionów złotych złożył Orlen. Spółka jest w trakcie budowy stacji tankowania wodoru w Katowicach. To z niej miały korzystać pojazdy metropolii, jednak tak się nie stanie. Żeby dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 81 milionów złotych nie przepadło, GZM chce zmienić cel i zamiast zakupu wodorowych autobusów kupić elektrobusy. Mniejszość Gotka, Nowoczesność. Według kandydatów Lewicy Śląsk powinien być zauważany nie tylko na terenie naszego regionu, ale także poza nim. A to, co powinno nas wyróżniać, to nasza tradycja, potencjał i przywiązanie do tożsamości. Magda Sincewicz. Osób deklarujących narodowość śląską jest w Polsce prawie 600 tysięcy. Od wielu lat walczą o swoje prawa. Nie tylko w naszym regionie, ale także poza granicami województwa. Dla nas na Lewicy istotne jest to, żeby wszyscy obywatele bez względu na swoją przynależność etniczną, bez względu na to skąd pochodzą, czuli się dobrze. I jestem tutaj, tak, przyjechałam tutaj z Warszawy trochę jako właśnie taki symbol wsparcia dla naszych działaczy ze Śląska i dla ludności śląskiej. Ludności, która choć posługuje się swoim językiem, niczym nie różni się od reszty kraju. Śląsk to jest region w ogóle z niesamowitym potencjałem. Ja tutaj dostrzegam taki potencjał właśnie technologiczny i naukowy. Wydaje mi się, że możemy tutaj ściągnąć dużo wykwalifikowanych specjalistów, specjalistek z różnych dziedzin. Takich, którzy bez względu na to, gdzie są, będą kierować się tymi samymi zasadami. U nas nie jest tak, że śląski kandydat, kandydatka tutaj na miejscu opowiada, że on wszystko dla Śląska, że język, że mniejszość, a kiedy wyjechać za granicę, to się okaże, że tam mówią już co innego. Dla nas te postulaty są kluczowe od początku, to są postulaty ogólnokrajowe. Między innymi mówiące o uznaniu języka śląskiego za język mniejszościowy, którego będzie można nauczać w szkołach. Choć nie wszystkim to się podoba. Nieładnie to brzmi moim zdaniem po prostu. Tym bardziej jeszcze jak kobieta mówi po śląsku, to nie, nie. Niektórzy nie wyobrażają sobie jednak, by mieli zapomnieć skąd pochodzą. Ja jestem Ślązaczką od urodzenia, więc dla mnie ta Gotka Śląska jest bardzo ważna. To jest mój heimat. Heimat, którego mieszkańcy zasługują na to, by wysłuchać ich głosu. Nie wszędzie na rowerze jeździ się przyjemnie. Rowerzyści wybrali miasta, które starają się ułatwić im poruszanie się. Wręczono też antynagrody dla gmin, które rozwój rowerowej infrastruktury hamują. Statuetkę dla miasta przyjaznego rowerzystom zgarnęły Tychy. Łukasz Kądziołka. Po raz trzeci rozdano nagrody i antynagrody. Wybór Tychów jest nieprzypadkowy, a mieszkańcy to potwierdzają. Miejscami gdzieś jeszcze brakuje, a tak to w porządku wszystko. Miasto może pochwalić się dzisiaj takim medalem. Przez lata inwestycji rowerowych udało się połączyć urywające się nagle drogi. Ta sieć jest dość dobrze już rozbudowana. Widać tę poprawę. Na przestrzeni kilku lat naprawdę przybyło trochę dróg rowerowych, a te, które były, są zmodernizowane, są w o wiele lepszym standardzie i cały czas powstają nowe. Tak jak tu wzdłuż ulicy Harcerskiej urzędnicy zaczęli też zwracać uwagę na detale. Kiedyś na wszystkich przejazdach były krawężniki. Proszę spojrzeć teraz. Udało się to wyeliminować. Tak? Mamy równe przejazdy. Między innymi to sprawia, że mieszkańcy chętniej wybierają rower. Nie mamy na co narzekać, bo w innych miastach nie ma tego. W kategorii Miasto nie dla rowerów zwyciężył Bytom. Rowerową śmieszką roku został Next Bike, zarządzający systemami roweru miejskiego w regionie. Katowiccy radni dostali nagrodę hamulcowych roku za umożliwienie budowy inwestycji Lex Developer w miejscu planowanego połączenia Katowic i Sosnowca. Velostrady są tak naprawdę największą rowerową szansą dla naszego regionu i tak naprawdę zasabotowanie velostrady łączącej dwa największe ośrodki miejskie naszej aglomeracji, no uważamy, że no z wielu złych rzeczy to chyba ta jest najgorsza. Wracając do pozytywów, nagrodę Rower Power w kategorii rowerowa inwestycja 2022 roku wygrał Rybnik za kolejny odcinek bulwarów na Cyny. Nic dziwnego, bo jazda po takiej drodze to dla rowerzystów prawdziwa przyjemność. Na terenie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego nie brakuje przypadków heroicznych postaw, których symbolem jest rodzina Ulmów, ale także licznych polskich rodzin, które podczas okupacji ratowały społeczność żydowską. Nazwiska około 10 tysięcy Polaków pomagających Żydom w okresie II wojny światowej są we wciąż uzupełnianej bazie IPN-u. Blisko 0,5 tysiąca osób za niesioną pomoc zapłaciło życiem. Magda Sincewicz.
W 1942 roku ludność żydowska w Europie została skazana na zagładę. Wszelkie publikacje mówią o tym, że jeżeli mieli gdzieś szukać pomocy, to właśnie na Górnym Śląsku. Powodów jest wiele. Nasza tolerancja, zachowanie przez nich anonimowości i etos Ślązaka katolika. To wszystko świadczyło o tym, że pomoc leżała w naturze mieszkańców Górnego Śląska. Ucząc się, czy czytając o historii Żydów w Polsce, postrzegamy tę historię z perspektywy Warszawy, natomiast jakby bardzo rzadko odwołujemy się do terenów, na których żyjemy. A to była dosyć liczna społeczność na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, bo prawie 90 tysięcy Żydów. Których ratowali mieszkańcy naszego regionu. Prócz Ulmów mamy rodziny Latosów, Dyrdów, Kobylców. Są to przypadki heroicznej pomocy Żydom z naszego terenu. Będzina, Sosnowca, Jaworzna, Katowic czy Siemianowic. Postanowiliśmy pokazać, że kwestia ratowania Żydów przez Polaków w okresie okupacji niemieckiej to nie jest tylko przypadek rodziny Ulmów. Takich rodzin, takich historii, nierzadko równie tragicznych, mamy wiele na swoim terenie. A to z tej racji, że samo Zagłębie Dąbrowskie było terenem jednego z większych skupisk ludności żydowskiej w okresie przed II wojną światową. I o tym właśnie mówili uczestnicy konferencji, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim. Konferencja, która poświęcona jest Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej, jest inaugurującą szereg wydarzeń, które będą odbywały się w całym województwie, we wszystkich delegaturach Kuratorium Oświaty. Prócz konferencji będą też spotkania, wystawy, dyskusje i konkursy mówiące o tym ważnym aspekcie naszej historii. Historii, którą należy przekazywać przyszłym pokoleniom, by ze zrozumieniem i szacunkiem podchodzili do przeszłości. Uczniowie znajdują kawałek, fragment nagrobka żydowskiego, mówią panie Grzegorzu Macewa, prawda, znają symbolikę. To mnie bardzo cieszy. Ja myślę, że to jest ta tolerancja, ale ta tolerancja też wynika z domu. Bo wychowanie i tolerancję uczniowie wynoszą z domu. My jako nauczyciele możemy to tylko jeszcze tutaj pielęgnować, rozwijać i uczyć tej tolerancji. Tolerancji, którą wykazywały się poprzednie pokolenia, ratując swoich sąsiadów innego pochodzenia. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.